kiedy uwielbiasz Boga. When you worship God. To z Twojego ducha. Out of your spirit. Płynie połączenie. Flows connection. Bóg jest zawsze w Twoim duchu. God is always in your spirit. Ale kiedy uwielbiasz Boga. But when you worship Him. Dzieje się coś szczególnego. Something special is happening. Z Twojego ducha. Out of your spirit. Wychodzi jakby ręka. A hand comes out. I ona chwyta niebo. And a hand reaches out to heaven. Nie wolno. And you can't. Być w stanie stagnacji wtedy. You can't stay in a passive state then. Musicie się tego uczyć. This is something that you have to learn. Że uwielbienie Boga. That worshiping God. To jest aktywność całego człowieka. Is to be active with your whole self. Bo my jesteśmy jak Bóg. Because we are as God. Trójjedyny. God who is one in Trinity. Duch, dusza i ciało. Spirit, soul and body. I kiedy uwielbiamy Boga. And when we worship God. To nie można go jedynie uwielbiać jedną częścią. You can't worship him only with one part of you. Uwielbiamy Boga całym sobą. We have to worship God with the whole self. Tego się trzeba uczyć. We have to learn this. To nie przychodzi tak. It doesn't come like that. Niektórzy sobie myślą. Some people think. Że Bóg ich musi do czegoś pobudzić. That God has to stir them into something. Ale Bóg nie będzie cię pobudzał. But God is not going to stir you to it. To ty masz pobudzać Boga. You have to stir God. Adoracja. And adoration polega na tym, is about this, że krążymy wokół Boga. That we are walking around God, i pobudzamy Go. And we are stirring Him up. To On jest w centrum. He is the center. I kiedy On jest pobudzony, and when He is stirred up, wtedy On pobudza. Then He stirs up you too. Tak wyglądają zasady duchowe. These are the spiritual principles. My u nas nauczyliśmy tego ludzi. We've taught our people this in our church. Ludzie nie wiedzieli, co mają robić. Our people didn't know what to do. Czuli się niezręcznie. They felt awkward. Mówili, to jest dla mnie trudne. And they kept saying, it is difficult for me. Ja mówię, bo jest łatwiej. And I explained them, it's easier. Zamykać się w sobie. It's easier to lock yourself in. Niż się uzewnętrznić. Than to open yourself up. Religia nas nauczyła. Religion taught us. Żebyśmy zamykali się w sobie. To close ourselves up. I nazwała to. And religion called this process. Uwielbieniem w duchu. Worshiping in the spirit. To nie jest uwielbienie w duchu. It's not worshiping in the spirit. To są kompleksy. These are inferiority complexes. To są lęki. These are our anxieties. To jest prawda o tym. This is true. Jeżeli się radujemy. When we rejoice. To się radujemy cali. We rejoice with our whole selves. Każda rzecz na świecie. Everything in this world. Najpierw zaczyna się w ciele. Starts in flesh. List do Koryntian o tym mówi. The apostle Paul in Corinthians talks about it. Pierwsze jest to cielesne. First are the things of the flesh. A potem to duchowe. And then the things of the spirit. Religia nam mówi, że pierwsze jest to duchowe. And the religion teaches us that first are the spiritual things, but this is not true. To jest gnoza. It's deceit. A nie chrześcijaństwo. It's not Christianity. Chrześcijanin. A Christian. Zawsze wszystko. Always. Zaczyna w ciele. Starts in flesh. Bo tak jesteśmy skonstruowani. Because this is the way we've been created. I tego uczy Święty Paweł. And Apostle Paul teaches us that. I kiedy zaczynamy uwielbiać Boga. So when we start worshiping God. To największym problemem jest nasze ciało. The greatest problem is our flesh. Bo ono nie chce. Because the flesh doesn't want to. Ono się wstydzi. It's ashamed. Ono się krępuje. It's afraid. Ono czuje się zażenowane. It's shy. I trzeba to przełamać. And you have to break it. I nie wolno się tego bać. And you can't be afraid of it. Kiedy Dawid uwielbiał Boga. When David worshiped God. To uznali, że jest wariatem. They thought he was a crazy man. Ten facet zerwał z siebie ubranie. He took his clothes off. I na gołą klatkę piersiową. And he showed his naked chest. Biegał wokoło Arki Przymierza. He was running around the Ark of Covenant. A zaznaczam, że był królem Izraela. He was the king of Israel then. I on nie był uznany. And he wasn't admitted. Przez królową. By the queen. Ta królowa. The queen. To jest symbol religii. Is the symbol of religion. A on. And he. Jest symbolem wolności. Is the symbol of freedom. I religia powiedziała. To źle zrobiłeś. And the religion told you did wrong. Poniżyłeś się.
because you humiliated yourself. Powinieneś być poważny. You should be more serious. Do mnie ludzie mówią, ty powinieneś być poważny. People tell me you should be more serious. Ty jesteś pastorem. You are a pastor. Ty przewodzisz masą ludzi. You are the leader of many people. I kiedyś jeden mój znajomy. And one of my friends once. Nie wytrzymał i powiedział. Couldn't help and told me. Dziękujcie Bogu. Thank God. Że on nosi ubranie. That he wears clothes. Powinniście się cieszyć. You should be happy. Że nie przychodzi nagle na spotkanie. That he doesn't come naked to the bo ja go znam. Because I know him. To nie jest dla niego żaden problem. It's not a problem for him at all. A? Widzicie? Uwielbienie Boga. Worshiping God. Zaczyna się od twojego ciała. Starts with your flesh. I jeżeli tego nie przełamiesz, and if you can't break it, to nigdy nie pójdziesz dalej. You will never be able to go forward. Bo duch człowieka jest w centrum. Because the spirit of a human being is in the center. Ale jest otoczony przez naszą psychikę. But it is surrounded by our psycho. Czyli naszą duszę. So our soul. Jest otulony. It's surrounded by. Naszymi myślami, emocjami, decyzjami. Our thoughts, emotions and decisions. A wokół naszej duszy. And around our soul. Jest grube ubranie z ciała. There is a thick clothing of our flesh. I to ciało. And this flesh. Dotyka tego świata. Touches this world. I ono zawsze jest pierwsze. And it is always first. Kiedy przychodzisz w niedzielę na nabożeństwo. So when you come to the church meeting on Sunday. To przychodzisz w ciele najpierw. You come in flesh first. Jesteś zmęczony. You are tired. Często zniechęcony. Sometimes discouraged. Wiele małżeństw się kłóci w niedzielę. Many married couples they argue on Sunday mornings. Najwięcej kłótni jest w niedzielę przed nabożeństwem. Most arguments happen on Sunday również before the church meeting. Również w rodzinach pastorów. Even in pastors' families. To jest normalne. It's normal. Dlatego, że ciała są napięte. Because our flesh senses this anxiety and tension. A dusze cały czas coś robią. And our souls work constantly. I to powoduje, and this causes, że diabeł ma łatwy dostęp. The devil has easy access. I kiedy się wchodzi na spotkanie, so when you enter the meeting, to trzeba zrozumieć, you have to understand, że jest się zblokowany. That you are blocked. I trzeba się rozblokować. And you have to unblock yourself. Bo trzeba uwolnić ducha. Because you have to release your spirit. Ducha trzeba uwolnić. You have to release your spirit. Duch jest zniewolony. The spirit is in bondage. Nie można inaczej myśleć. You can't think otherwise. Bo to jest inaczej religia albo humanizm. Because it's either a religion or a humanity. My tego zaczęliśmy uczyć ludzi. We started teaching our people this. Nie tylko słowem. Not only by word. Ale czynem. But also by our actions. Ja mówiłem tańczcie. I was telling to my people, dance. Będziemy tu siedzieć do wieczora. We are going to sit here till aż się nauczycie tańczyć. Until you learn to dance. W niebie będziecie tańczyć. In heaven you will be dancing. Jak masz tańczyć w niebie? How can you dance in heaven? Jak nie tańczysz na ziemi? If you can't dance here on earth. W niebie jest ciągły hałas. There is constant noise in heaven. Jak tam zapadła cisza na pół godziny. There was only half an hour. To trzeba było w Biblii napisać. And when it happened, it had to be written down in the Bible. Ludzie do nas mówią, u was jest bardzo głośno. People keep telling us it's very loud. Ja mówię, bo w niebie jest głośno. Meetings. And I explain because heaven is loud. Przyjechał do nas jeden misjonarz. One missionary came to our church. Obcokrajowiec. From another country. I kiedy wszedł pierwszy raz na spotkanie. When he entered our meeting first time. To chciał od razu uciec. He wanted to run away. On mówił, ja widziałem różne rzeczy na świecie. He said, oh, I've seen many different things in the world. Ale to mnie przeraża. But this is something that scares me. Ale ponieważ ten człowiek zna Boga, but because the man knows God, to sobie postanowił tak. He decided this. Wytrzyma. I'm going to make it through. Bo czasem trzeba wytrzymać. Because sometimes you have to make it through. I zaczął się modlić. And he started to pray. I w drugiej godzinie uwielbienia. And in the second hour of worship, Duch Święty do niego przemówił. Holy Spirit spoke to him this. Jak się czujesz? How are you? A on mówi, coraz lepiej. And he says, better and better. A on mówi, bo to jestem ja. And Holy Spirit answers, because it's me. I on powiedział, ja ciebie nie znałem tak. And then he responded, I didn't know you like that. I Bóg do niego powiedział, bo w ogóle mnie mało znasz. And then God explained him, because you don't know me a lot. I wiecie, kiedy on do mnie potem przyszedł na rozmowę. And he came up to me to have a conversation afterwards. To on powiedział do mnie, to jest moje miejsce. He told me, this is my place. Ja z tego miejsca będę prowadził swoją służbę. I'm going to lead my ministry from this place. Ja widzę, co się z nim dzieje. And I can see what's happening. On wziął swój przełom. He took his breakthrough. Za pomocą uwielbienia. Because of worship. Jeżeli zdecydujesz się. If you decide. Żeby się przełamywać. To
Take this breakthrough. W sferze uwielbienia. In the sphere of worshiping God. Będziesz brał swoje cuda. You will be able to take your miracles. O wiele łatwiej jest. So much easier it is. Być poważnym przed Bogiem. To be serious in front of God. Niż się tarzać przed Bogiem. Then to roll up in front of God. Żeby się tarzać przed Bogiem. To be able to roll yourself up. Trzeba stracić twarz. You have to lose your face. Bo być poważnym. Because being serious. To nie jest problem. It's not a problem. Ale się, żeby się tarzać. But to be able to roll yourself up in the presence of God. To trzeba stracić twarz. You have to lose your dignity. Nie bój się stracić twarzy. Don't be afraid to lose your face, dignity. Bo to jest Pan i Bóg. Because this is Lord and God. Nieważne, czy jesteś młody, czy stary. And it doesn't matter whether you are old or young. Nieważne, jakie masz stanowisko w świecie. And it doesn't matter your position in this world. Jeżeli chodzi o relację z Bogiem. If it comes to the relationship with God. To musisz iść w kierunku zachwycenia. You have to walk towards being captured. W świecie masz być przy trzeźwym umyśle. In this world, you have to have your mind ale sober. W Jego obecności but in his presence, masz wchodzić w zachwycenie. You have to enter into this capture. I musisz się na to zgodzić. And you have to agree to be captured. I musisz to trenować. And you have to train. Bo ciało będzie stawiało opór. To be captured because your flesh is going to stop you. Bo myśli będą przeciwne. Because your thoughts will come against. A emocje nie będą współgrały. And your emotions will not be in line with your jak byłeś flesh. W świecie. When you were in the world. Tańczyłeś. You danced. Na imprezach. At parties. Piłeś. You drank. I było super. And it was great. To nie był problem. It was not a problem. Nie był problem na imieninach. It was not a problem. U cioci czy wujka. At a party at your uncle or aunt. Krzyczeć 100 lat. Shouting 100 years. Ale to jest problem w kościele. But it's a problem in the church. Krzyczeć 100 lat. To shout 100 years. To jest kłopot. It is a trouble. A to nie może być kłopot. It can't be a trouble. Takie będziemy nieśli wyzwolenie. Such freedom can we bring? Jak my będziemy wyzwoleni? As we are set free ourselves. Ja niosę takie wyzwolenie. I set free to such an extent. Jak ja jestem wyzwolony. As I'm set free inside. I ludzie to przyjmują. And people receive it. Bo to jest autentyczne. Because it's authentic. Natomiast postawa, którą proponuje ci ciało. The attitude that your flesh suggests. Nie jest autentyczna. Is not authentic. Ona chce coś zaprezentować, ta postawa. Your flesh attitude wants to present something. Ona chce powiedzieć, jestem poważnym człowiekiem. It wants to say, I am a serious person. Szacownym. I am a person of dignity. Trzeba mnie szanować. You have to respect me. Nie zrobię z siebie idioty. I won't make myself an idiot. A dlaczego nie chcesz zrobić z siebie idioty? Why not? Czego się boisz? What are you afraid of? No jesteś narodzony z Bożego Ducha. Are you born again of the Spirit of God? Nie jesteś już obywatelem ziemi. You are not the citizen of earth anymore. Ojczyzną, w której mieszkasz, jest niebo. Your homeland is heaven. Jesteś kosmitą. You are an alien. Nie ziemianin. You're not from this earth anymore. Musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, kim jesteś. You have to answer this question, who you really are. Ziemianie nie idą do nieba. The people of this earth do not go to heaven. Niebianie idą do nieba. The people of heaven go to heaven. Ja nie jestem z ziemi. I'm not from this earth. I nie obowiązuje mnie prawo ziemi. And I'm not bound to the rules and regulations of this earth. I ciebie też nie obowiązuje. And you're not bound to it either. Nie obowiązują cię konwenanse. You are not bound to the convenances. Obowiązuje cię prawo nieba. You're bound to the law of heaven. A Bóg chce, żebyś był jak dziecko. And God wants you to be like a child. Jak dziecko. Like a child. Jak dziecko. Like a child. Nawet jeśli masz 60 lat. Even if you're 60. On jest wieczny. He's eternal. Jak masz 60 lat. If you're 60. To jesteś dla niego dzieciak. You're a child to him. On nie bierze poważnie twoich lat. He doesn't count your years seriously. Ty idziesz na emeryturę. You get your retirement. A on mówi dzieciaku. And he tells you, oh my kid. Taki on jest. This is our God. Bo on jest wieczny. Because he is eternal. Moja córka. My daughter. Staje przede mną. Stands in front of me. A to jest zdrowe dziecko. She's a healthy child. Nie ma żadnych zaburzeń. She has no disturbance whatsoever. Nie ma żadnych deficytów. And she has no mental problems like that. Staje przede mną tak. So she stands in front of me and says. Mówi, no co? What? Zwracaj na mnie uwagę. Pay attention to me. Jaka jestem? What am I like?
Ja mówię, jesteś super. And I tell her, you're great. Ona mówi, no wiem. She goes like this, yeah, I know. A potem idzie. And then she walks away. Bo to jest relacja z ojcem. Because this is the relationship with the father. Dla niej nie ma żadnego problemu. It's not a problem for her. Żeby przede mną tańczyć. To dance in front of me. Zakłada zieloną sukienkę. She puts a green dress. Robi sobie makijaż. She puts a makeup. I tańczy. And dances. Przede mną. In front of me. Wiesz dlaczego? You know why? Bo to jest obraz nieba. Because this is the picture of heaven. Bo ona. Because she. Wie, że jestem jej tatą. Knows that I am her daddy. I ona jest ze mną połączona miłością. And she's connected with me with love. I ona mnie tak uwielbia. And she worships me this way. A ja wtedy jej przychylam życia. And then I open up everything that I have for her. Zrozumcie zasady. Understand the principle. Tak jest między nami a Bogiem. Between us and God, it works exactly the same way. Pokutuj z powagi życiowej. Repent from being serious in life. Tak samo jak z przedeczeństwa czy cudzołóstwa. Just as from any other unclean things. To taki sam grzech. This is the same sin. Niczym się nie różni. And it's no difference. On cię blokuje. Every sin blocks us. Gwarantuję ci. I guarantee you. Że jeżeli nie przełamiesz się. That if you won't break yourself up. W sferze uwielbienia. In the realm of worship. To nie będziesz skutecznym narzędziem w ręku Boga. You won't be an effective tool in the hand of God. Nie dasz rady. You won't be able to make it. Trochę czasami coś komuś powiesz o Jezusie. Sometimes you'll be able to talk about Jesus just a little. Ale nie wpadniesz w ten świat. But you won't be able to. Get into this world i nie wykrzyczysz im o Jezusie. And shout out about Jesus. Nie zrobisz tego. You won't be able to do it. No bo jesteś poważny człowiek. Because you're a serious person. Pomyślcie o tym. Think about it. To jest bardzo ważne. It's very important.